Szanowni Państwo, moi drodzy członkowie Klubu Gazety Polskiej, ale wszyscy ci, którzy związani jesteście z formacją niepodległościową, chciałem Wam przekazać najlepsze życzenia nowego roku, najlepsze życzenia roku 2023, roku, który zdecyduje o tym, czy Polska będzie niepodległa, a to Wy właśnie. To Wy zorganizujecie całe społeczeństwo, to wasza determinacja, Wasze poświęcenie, to wszystko, co robicie przecież od lat, nie tylko w sprawie wyjaśniania zbrodni smoleńskiej, ale także w sprawie pomagania ludziom w Waszych okolicach, w Waszych wsiach, w Waszych miastach, w Waszym codziennym życiu. Za to Wam strasznie dziękuję i proszę, by ten rok 2023 stał się rokiem początku odbudowy siły polskiej niepodległości. To, co robimy od 2015 roku, musi być rozstrzygnięte podczas tych wyborach. Wy to zrobicie. Dziękuję bardzo.